Cześć ludzie, tu jak Dave i dalej musimy. Tu zaraz nam ucieknie ten statek. Nie wiem o co chodzi dokładnie z tymi naciskami. O, zgas. Okej, reflektor nie działa. Ale zaraz nam ucieknie oczywiście statek, bo ja wcześniej dużo czasu straciłem na to. I nie damy rady tego przejść. Powinno zadziałać. Wywaliłem numer. A, no proszę. Pewnie już wyschło. Mogę się założyć. Może jeszcze Okej. zdążę. Reflektor znowu nie działa. Dłużej gadaj, tak, dłużej. To powinno wystarczyć. Dobra, już po. Już przepłynął. Mam statek. Teraz musi zadziałać. Nic z tego. Co się stało? Co się dzieje? Reflektor! Ktoś go przestrzelił! O nie! Nienawidzę jej! Przyszła ta dziewczyna, tak? Ta, z którą siedziałaś później w celi. Jestem zmęczona! Wiem, jest późno. Prześpij się trochę. Wrócimy do tego jutro. Nie martw się. Już wiem, od czego jutro zaczniemy. Dobranoc. I chyba teraz już możemy iść do domu. Zobaczymy, czy można tylko powiadomić tą pielęgniarkę. Naprawdę tam nastukane mają te dzieciaki w głowach. Nie wiem, co oni tam robili, ale... Mogę pani zająć chwilkę? Proszę. Pewnie ciężka jakaś. Muszę już iść. Do widzenia. O, czyli nie musieliśmy z nią gadać? Dobra, to idziemy do domu. Idź, Dejficie, idź. Idź tam, idź. Teraz do domu. I do baru. O! Nawet doktor tu stoi. Nie wiem po co. Doktorze Young, co pan robi tu na zewnątrz? Czemu to pana interesuje? Myślałem, że pan już poszedł do domu. A pan? Idzie pan już? Tak. Odkrył pan coś ciekawego? Możliwe. Na pewno dowiem się, co spotkało tych młodych ludzi. Naprawdę? To fantastycznie. Zamieniam się w słuch. Proszę się nie gniewać, ale jestem zmęczony. Chciałbym już wrócić do hotelu. W porządku. W porządku, dobra. Nie wiem, on coś jest podejrzany moim zdaniem, ten doktorek. Kolejny SMS. Kim, jego żona. Zostawiłem dla ciebie w hotelu list polecany, Kim. Czyli mamy tak, wiadomość na sekretarce i list, ale ciekawe czy nam wymienili. Teraz mamy iść. Lepiej położę się dzisiaj do łóżka trzeźwie. Mieliśmy się nie spotkać. teraz. Mam coś innego do zrobienia. Tak nie będzie działać, dobra. Zagadamy jeszcze z nim. Panie Flynn? Tak? O. Dobry wieczór. Mam dla pana pocztę. To list. Proszę bardzo. Dziękuję. Okej, mamy list. Idziemy do domu. Muszę iść. Do widzenia. Miłego dnia. Dziękuję. Dobra, my idziemy na chatkę. Czytamy ten list.
Szanowny panie McNamara, na mocy załączonego upoważnienia powierzone nam zostało reprezentowanie interesów pani Kim McNamary, zamieszkałej w Waszyngtonie. Pani McNamara jest właścicielką posesji przy 37 Hillside w Waszyngtonie, co potwierdza wpis do księgi wieczystej, pod którym to adresem jest pan zameldowany wraz z naszą klientką. Nasza klientka zabrania panu wkraczania na teren nieruchomości przy 37 Hillside w Waszyngtonie. W razie naruszenia tego zakazu zostaną użyte przeciwko panu środki policyjne i wniesione oskarżenie. Znajdujące się tam pańskie rzeczy zostaną przechowane lub wysłane do pana pocztą. Niedługo skontaktujemy się z panem celem omówienia pozostałych spraw. Z wyrazami szacunku, Frank Pollock. Ingram and Pollock. To nie ciekawi trochę mu ten nasz David, powiem wam szczerze. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Czemu? To co ja przeoczyłem? Coś chyba... Może mam zadzwonić do Ingrama. Do wszystkich zadzwonię jeszcze, zobaczymy. O! No. Tu automatyczna sekretarka Kim McNamary. Nie mogę teraz odebrać telefonu. Proszę zostawić wiadomość. Kim, mówi Dave. Twój mąż, czy raczej były mąż. Przeczytałem list. Chyba nie pisałaś tego wszystkiego na poważnie. Mieliśmy się spotkać i wszystko omówić, prawda? Jedno jest pewne, jeśli masz zamiar ciągnąć to w ten sposób, to oboje tego pożałujemy. Nie będę! Maksymalna długość informacji została przekroczona. Dziękuję za telefon. Cholera! Muszę pogadać z Terym. Czyli z jego przyjacielem, Muginem. Jeszcze pogadamy z Terym. Terry jest Ingram. Ingram? Cześć, Terry. To ja. Cześć, David. Terry, pomóż. Przyszedł do mnie list. Aha. Od Kim? To w zasadzie pozew. Z twojej kancelarii, Terry. O. Ona chce rozwodu. Wiedziałeś o tym? Terry, jesteś tam? Pewnie rozmawiała o tym z Frankiem. Nie mogę w to uwierzyć. Przecież próbowałem wszystkiego. Rozumiem, że to dla niej nie jest łatwe, ale dla mnie też nie, do cholery. Ona nie może tak po prostu wszystkiego wyrzucić na śmietnik. Zrobiła to tak nagle. Bardzo mi przykro, David. Słuchaj, może pogadałbyś z Frankiem i spróbował to jakoś odkręcić. Zobaczę, co się da zrobić. Ale chyba nie powinieneś sobie robić wielkich nadziei. Jezu, to co ja jestem? Jakiś potwór czy co? Terry, pogadaj z nią. David. Tak? Musisz dać sobie pomóc. Potrzebujesz terapii. Mówię ci to jako przyjaciel. Znowu zaczynasz. Wiesz o tym doskonale, David. Rany boskie, wiem! Muszę to zrobić. Zrobię to. Tylko co to teraz da? To pogadasz z Kim? Obiecujesz? Dobra, pogadam. Dzięki. Muszę już kończyć. Miałem ciężki dzień. A ty nie jesteś dzisiaj specjalnie rozmowny. Przepraszam. Dla mnie to też nie jest łatwe. Pewnie. Wybacz, że cię w to wciągnąłem. Pogadamy o wszystkim na spokojnie, gdy wrócisz do Waszyngtonu. Nadal jesteś mi winny browar. Całkiem zapomniałem. Dasz sobie radę, co? Tak. Trzymaj się. Davidzie, nie bój się, jestem z tobą. Kupię ci Actimela na pożegnanie. Odzyktywasz, a dzwonimy. Halo, dzik. Halo, dzik. Dzik. Nie lubię, ale dobra, to ja idę spać. Jak nie chcesz na Actimele, to ja idę spać. Jeszcze nie. No i... No co jeszcze mam zrobić, kurde, no? Ludzie chyba coś przeoczyły. No to się zaraz czasem skończy. Jest, do baru poszliśmy. To się z wami żegnam, Cree Dave. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.